musieli ich rozsadzić, nie? Musieli ich rozsadzić, bo... Po różnych zakładach jakby, nie? Niestety. Więc Grażynka jest gdzie indziej, Buddha jest gdzie indziej. Na razie wiadomo tylko, że jest 3 miesiące aresztu, a z tego co też wiem... Dziękuję za donejcika oczywiście, zapomniałem. A z tego co wiem, to akurat Grażynka jest w takim więzieniu, kurwa... No nie jest za piękne, nie? Nie wiem, po prostu najważniejsze teraz jest to, żeby Grażynka po prostu wyszła, bo ja myślę, że na jej głowę to jest po prostu... No kuriozalna sytuacja, nie? Tragicznie, tragicznie po prostu może ją to zepsuć, nie? Do końca życia traumatyczne przeżycie. Wiecie, mam ziomali, których gdzieś tam zatrzymywali w różny sposób, to też mówili, że mieli traumę, mają całe życie, nie? Więc a co taka Grażynka dopiero? Jeszcze potem, wiecie, wieźli ich do Szczecina, z Warszawy do Szczecina to jest, nie wiem, 6 godzin, tak, jadąc normalnie, więc ta trasa, kminienie, potem przesłuchania, potem włożenie znowu na te przesłuchania, potem znowu więzienie, siedzisz na śledczaku, a nie masz już przybitego wyroku, tak naprawdę nie wiesz, ile to będzie trwało, czy to będzie 3 miesiące, czy przedłużą ten areszt na kolejne 3 miesiące, czy na kolejne 3 miesiące jeszcze i 9 miesięcy będziesz w areszcie. Przejebane, no. Ale na jaką 60 pójdzie Grażynka? O czym wy w ogóle mówicie? O czym wy mówicie? Jaką 60? Max load 7 kg pieniędzy. Grażynka to myślę, że jedyne co ona wie, to że po prostu na nią są firmy zarejestrowane, ale to mówił Kamil wszędzie i publikowała właśnie to, że mógł sobie przejebać też, nie? Kamil. Że Budda zostanie skazany albo zostanie uniewinniony i w tej drugiej sytuacji. Ogólnie powiem wam, że w środowisku, nie? W środowisku jest już tyle plotek, co krąży i to, co ja słyszałem, taki bzdur, co ludzie gadali, to po prostu aż szkoda gadać, nie? Więc... No... Każdy coś mówi, że coś wie, ale po prostu jak ja słyszę niektóre rzeczy, to... ...sytuacji...